Okej, cześć, ja mam na imię Łukasz, ja jestem prawnikiem, jestem na... To działa? Dobrze. To działa. Ja jestem na z góry straconej pozycji, bo jestem ostatni, jestem prawnikiem, więc to może być trochę trudne, żeby was porwać, ale ja będę się starał robić co mógł. Ja wam muszę opowiedzieć o... Tak wystarczy, tak? Słychać mnie? Ja wam opowiem o takich pułapkach, które was czekają prawdopodobnie, jak będziecie blogerami, vlogerami, jak będziecie próbować się dogadywać z firmami, które chcą od was coś kupić, tak? Bo prawdopodobnie część z was albo już to praktykuje, albo zaraz będzie, że przyjdą do was firmy, które zadadzą pewne pytanie i na to pytanie trzeba jakoś sensownie odpowiedzieć. Ono z reguły dotyczy praw autorskich, które wy macie, tak? Ja będę starał się wam pokazać, na co wy musicie zwracać uwagę. Biorąc pod uwagę, że mamy mało czasu, to ja będę wam się starał opowiadać pewne historie. Bo to nie jest wykład o prawie autorskim, ja nie mam zamiaru was tutaj jakoś przeszkolić, tak? Bo na szkolenie to ja potrzebuję mieć 2-3 dni albo cały rok akademicki, ale generalnie będę opowiadał historię, a po tym jak to skończymy, możecie zadawać swobodnie każde pytanie, jakie wam przyjdzie do głowy, oczywiście każde, które dotyczy prawnego aspektu. Znaczy inne też się mogą pojawiać, tylko nie wiem, czy na inne będę w stanie odpowiedzieć. Więc zaczniemy. To jest mój pierwszy slajd, ale ten pierwszy slajd, nie wiem, czy mój pilot działa. Okej. To, co was dotyczy tak naprawdę w waszej działalności, to jest dosyć szeroki aspekt. Czyli wy musicie się zajmować prawem autorskim, ochroną wizerunku, znakami towarowymi, danymi osobowymi i wolnością słowa. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć aspektów, które was de facto dotyczą. Za każdy z nich można mocno, kolokwialnie beknąć. I niewiele osób ma tego świadomość, tak? Ale z drugiej strony każdy z tych aspektów niesie pewien komercyjny aspekt dla was, tak? Znaczy aspekt niesie aspekt, to nie jest najbardziej sensowne sformułowanie. Na każdym z nich można jakoś zarobić, tak? Na znakach towarowych, na wizerunku, a szczególnie na prawie autorskim. Więc to jest taki miecz obosieczny, tak? Musicie mieć tego świadomość, tak? Prawa autorskie to coś, od czego zaczniemy, żeby wam... To jest chyba najważniejsza część tej prezentacji dla was. To, co wy sprzedajecie korporacjom albo firmom, to jest content, tak? Dla tych firm ten content to jest king. Znaczy, wychodząc z założenia, że to, co wy napisaliście, sfotografowaliście, sfilmowaliście, to dla nich to jest ta sól, którą oni muszą sprzedać, tak? Kupić od was, żeby sprzedać swojemu widzowi. W zasadzie oni tego nie sprzedają widzowi, oni sprzedają swoim reklamodawcom. Jakby widz dla telewizji jest trochę mało istotny. Co jest, na czym oni się mocno przejechali, ale musicie wyjść z założenia, że wy też musicie wyjść z tego założenia, że ten content rzeczywiście jest król, tak? Wszystko, na czym zależy stacjom telewizyjnym albo jakimkolwiek dużym korporacjom, które będą kupowały od was treść, to jest właśnie ta treść. Tylko co to jest? Treść to właściwie jest wszystko. Prawo autorskie doszło do pewnego absurdu ostatnio, ponieważ prawo autorskie to jest coś, co ma chronić wytwory twórcze, tak? Definicja utworu to jest wspaniała definicja, bo nikt jej nie rozumie. To mówi, że utwór to jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Jeżeli jest ktoś w stanie zdefiniować mi lepiej, co to jest utwór, to jest konia z rzędem. Natomiast orzecznictwo doszło do takiego absurdu, że utworem, poza zdjęciami, które robicie, tak, poza filmami, które robicie, poza treścią, którą piszecie, jest też na przykład droga wspinaczkowa. To jest ostatnie orzeczenie sądu francuskiego, tak? Droga wspinaczkowa jest twórczą działalnością, dlatego jest zastrzeżona, tak? I tylko ten, który nią pierwszy przeszedł, może to robić dalej. Więc jeżeli ktoś chciałby pójść tą drogą jeszcze raz, musi mieć zgodę jej autora. To są absurdy prawa autorskiego, tylko że ten absurd jest na waszą korzyść. Ponieważ wszystko, co zrobicie, co napiszecie, co sfotografujecie, co sfilmujecie, jest chronione prawnie. Co oznacza, że możecie to sprzedawać. Więc nie dajcie sobie wmówić jakiejś dużej firmie, że pana content właściwie to nie jest żaden utwór. I on nie musi być ani licencjonowany, ani sprzedawany, on nie musi być przedmiotem prawa autorskiego, tak? Bo to jest kompletny bullshit. A są takie praktyki, które próbują to młodym, szczególnie autorom wmówić, tak? Że to, co pan w zasadzie robi, to nie jest zbyt twórcze. A to jest trochę bez znaczenia, bo to nie musi być, to nie jest tak, żeby zdjęcie było chronione, musi być wykonane przez Mario Testino, a przez Helmuta Newtona, tak? Więc to nie jest tak, że wasza twórczość musi być wyjątkowo wysoka. To jest bez znaczenia. Jest chroniona w momencie, kiedy powstała. I to jest to, czym możecie, mówiąc kolokwialnie, handlować. Ważną kwestią, i nie chcę wchodzić w jakieś bardzo, bardzo konkretne szczegóły, jest to, żebyście, to zabrzmi dosyć brutalnie, ale jest to, żebyście czytali umowy. Jeżeli dogadujecie się z korporacją, to ona wam przedstawi pewien wzór umowy. I ten wzór umowy jest przerażający, bo oni z reguły nie negocjują na samym początku, tak? Oni właściwie w ogóle nie negocjują. Przychodzą do jakiegoś fajnego blogera i blogera mówią, że jest taka umowa i pasowałoby ją podpisać. Więc wy czytając ją, nawet, znaczy sami ją czytając nie będziecie za bardzo wiedzieli, o co w niej chodzi, bo ona jest dosyć sprytnie napisana, ale generalnie chodzi w niej o to, żeby wam wziąć wszystko za możliwie małe pieniądze. No chodzi o to, że wtedy każdy ma mniej pracy, tak? Bo i dział prawny korporacji ma mniej pracy, bo skoro się umowy nie negocjuje, no to generalnie rzecz biorąc ma się więcej wolnego czasu. No a z drugiej strony też kupuje się znacznie więcej za relatywnie małe pieniądze, tak? Chodzi o to, że wy podpisując umowę, najczęściej jakąś licencyjną, tak? Albo umowę produkcyjną, nie koncentrujcie się tylko na wynagrodzeniu. To jest częsty błąd ludzi, z którymi ja współpracuję. Ja z reguły współpracowałem po drugiej stronie barykady, więc mam takie doświadczenie dosyć takiej piątej kolumny. W tym momencie już nie pracuję dla dużych firm, znaczy dla dużych firm pracuję, ale nie jako ich wewnętrzny prawnik. Ale kiedyś pracowałem jako wewnętrzny prawnik dużych firm medialnych, więc byłem po drugiej stronie barykady. I co widziałem, to to, że fajni młodzi twórcy myślą tylko, okej, to ile dostanę pieniędzy? Ile dostanę pieniędzy i kiedy, tak? Znaczy, a nie pytał za co i jaki jest zakres praw, które ode mnie kupujecie. Bo ten zakres praw był zawsze kompletny. My kupowaliśmy wszystko. Więc jak coś kupiłem od was jako korporacja, to wy w tym momencie, żeby to wykorzystać, potrzebujecie już mojej zgody na to. Mojej jako firmy. Dostawaliście relatywnie małe pieniądze i przenosiliście cały hurt prawa na mnie. Więc na to musicie bardzo uważać. Jest bardzo fajny przypadek taki ogólnoświatowy, znaczy on jest znany z branży, tak, branży prawniczej i takiej show biznesowej. To jest gość, który nazywa się Dr Dre. I to jest facet, który zarobił bardzo dużo pieniędzy na tym, że czytał umowy. Właściwie nie tyle on, co jego prawnicy, a konkretnie prawnicy kolejnej osoby, która się pojawi w tym całym towarzystwie. Na czym polegał problem? Kiedyś powstał taki pomysł jak iTunes, tak? I każdy wie, kto go wymyślił, tak? Wymyślił go Steve Jobs. I na czym polegał ten problem? Steve Jobs miał super ideę fix. Chce kupić albo dostać licencję na całą masę utworów muzycznych, w tym na utwory hip-hopowe. Potężną ilość utworów hip-hopowych, potężną ilość praw do nich ma ten facet, Dr. Dre. On był szefem takiej, nie wiem czy jest dalej, chyba już nie jest, był szefem takiej wielkiej wytwórni, nazywała się Def Records i posiadali w zasadzie 80% wszystkich utworów hip-hopowych, jakie powstały w Stanach Zjednoczonych. To jest kapitalny katalog, no, warty setki milionów złotych, tak? Jeśli nie dolarów. Steve Jobs do niego przyszedł, powiedział: Dr. Dre, odpalam iTunes i potrzebuję twoich piosenek. Potrzebuję je mieć w moim katalogu, tak? Bo chcę je sprzedawać dalej. No i chcę na tym zarobić, naturalnie rzecz biorąc, tak? Czyli chcę je od ciebie odkupić, nie wiem, daj mi licencję, cokolwiek, tak? Zrób coś, żeby one były znowu, żeby one stały się moje. Natomiast Dr. Dre, to jest następny slajd. Dr. Dre był dosyć skonsternowany tą propozycją, bo on powiedział, że on kiedyś podpisał umowę z jakąś tam firmą, nawet nie bardzo chyba pamięta, i on sprzedał chyba wszystkie prawa do tych utworów hip-hopowych, przez co stał się bardzo bogaty, ale już Jobsowi nie ma co sprzedać dalej, bo on już nic nie ma. On by bardzo chciał, ale on nie może. No i tutaj wyszedł nam bardzo ciekawy case prawniczy, ponieważ Steve Jobs miał zatrudnionych prawników, takiego żydowskiego prawnika, on się nazywał bodajże Ira Eisenstadt. I Ira Eisenstadt poprosił, żeby pokazać mu umowy, jakie Dr. Dre zawierał z tym podmiotem X, któremu kiedyś sprzedał prawa. I okazało się, że w tych umowach, w których Dr. Dre sprzedawał swoje prawa do tych hip-hopowych utworów, nie było wskazane, że on sprzedaje te prawa również do internetu. Czyli on sprzedał te prawa do tej muzyki, żeby można z niej korzystać, nie wiem, na płytach analogowych, na płytach CD, na jakichkolwiek innych nośnikach materialnych, natomiast nie sprzedał do możliwości publikowania ich w internecie, co oznaczało, że mógł je znowu sprzedać Steve'owi Jobsowi. To chodziło o jeden zapis w umowie. Chodziło o jeden zapis w umowie, który zaskutkował tym, że chłopaki się gigantycznie wzbogacili. Czy w pewnym sensie dwa razy sprzedali to samo. Tylko dlatego, że ktoś nie przewidział kiedyś, żeby w umowie dopisać wątek, że przenoszę prawa lub udzielam licencji również na możliwość publikowania tych treści w internecie. W ten sposób można bardzo łatwo zarabiać. Więc patrzcie na wasze umowy, nie tylko na wątek wynagrodzenia, czyli ile dostanę i kiedy, tylko co ja sprzedaję i w jakim zakresie. To jest fundamentalne, to jest fundamentalne. Będzie tak z przyzwyczajenia, że pierwszy zakres, który dostaniecie od korporacji, to będzie zakres pełen, bo tam się nikt nie będzie cyrtolił, tak? Przychodzimy do was i kupujemy od was całość praw. Ale tutaj negocjujcie, tak? Bo jest wielkie przyzwyczajenie, żeby nie negocjować, tak? Skoro przychodzi wielka firma, która ma centralę w Nowym Jorku, to się z nimi nie negocjuje. Ale z nimi trzeba negocjować, tak? Bo oni się często zgodzą. Jak im naprawdę zależy, to będą z wami negocjowali. Jak nie, to co? Mówi się trudno, tak? Ale warto spróbować. Może nie będzie tak jak z Dr Dre, ale może być trochę podobnie. Więc mocno to zalecam. Czytajcie umowy. Czytajcie umowy, jak nie sami, to z prawnikiem. Chociaż wiem, że to brzmi trochę tendencyjnie, jak ja to mówię, ale tak jest, taka jest moja rekomendacja dla was. Ważna kwestia jest następująca. Też nie wchodząc już kompletnie w jakieś praktyczne szczegóły, czy teoretyczne, w praktyczne wejdziemy. Wy jesteście twórcami, tak? To, co stworzycie, jest objęte prawem autorskim. To jest wasze, jest możecie, co chcecie robić, tak? I to prawa autorskie, które wy posiadacie, ono się dzieli na takie dwa zasadnicze zręby, tak? Jedna część to są majątkowe prawa autorskie, a druga część to są osobiste prawa autorskie. I te majątkowe prawa autorskie możecie spokojnie sprzedawać, możecie licencjonować, sprzedawać, dzierżawić, najmować, co chcecie z tym zrobić, tak? Ale macie też taką drugą część waszych uprawnień, o której cała rzesza zapomina, łącznie z wielkimi firmami. To są wasze osobiste prawa autorskie. I te osobiste prawa autorskie, które wy macie, są kapitalne, bo ich się nie da kupić od was. One są z wami po wiek wieków, amen. Co więcej, na nich można zarabiać. Pytanie tylko, jak to uregulujecie w umowie. A to się z reguły w umowie reguluje dosyć po macoszemu, tak? Bo korporacje często na to nie zwracają uwagi, chociaż to się już coraz rzadziej zdarza, ale zdarza się, a autorzy już kompletnie, tak? Bo autorzy w ogóle nie wiedzą, że coś takiego mają. I takie prawa osobiste, które wam przysługują, tak, których nigdy nie możecie sprzedać, ani nikt od nich nie może was kupić, to jest m.in. autorstwo waszego utworu, to jest oznaczenie utworu swoim nazwiskiem, to jest nienaruszalność treści i formy, decydowanie o pierwszym udostępnieniu i nadzór nad sposobem korzystania z utworu. I nie wchodząc za bardzo w jakieś szczegóły, ważny przykład. Podpisujecie z kimś umowę, prowadzicie bloga, który dotyczy na przykład mody, tak, męskiej mody. I ktoś do nas przychodzi i mówi, że kupuje od was całą masę treści tego bloga za bardzo duże pieniądze. Mówię, pisz dla mnie te artykuły, ja od ciebie jeszcze kupię archiwum, daję ci 3 miliony złotych, wszystko jest fantastycznie, kupuję od ciebie całość twoich majątkowych praw, podpisujemy taką umowę. I okazuje się, że on fragmentami z tego bloga, który kupił, chciałby sobie na przykład, chciałby je opublikować w książce, która dotyczy fenomenu elegancji zbrodniarzy nazistowskich. Bo może miał taki pomysł, prawda? No, miał prawo mieć taki pomysł, tak? Tylko jeżeli tak się stało, to mimo że sprzedajecie mu wszystkie majątkowe prawa autorskie, to macie dla niego prawo odszkodowania, ponieważ wykorzystał wasz utwór w sposób, który narusza jego treść i formę. Wy sobie tego nie życzycie, żeby wykorzystywać wasz utwór, mimo że go sprzedaliście w takim, a nie innym charakterze. Czyli to nie jest tak, że jak sprzedacie swoje prawa, to już nie macie wpływu na nic, co się z nimi dzieje. O tym musicie bardzo mocno pamiętać, bo często wydaje się tak dużym firmom, że jak coś kupiły, to autora ma się już generalnie z boku, tak? On już nic nie może. Skoro sprzedał, to ma pecha, tak? To jest już nasze. I nie jest tak do końca, a właściwie nie jest tak w ogóle, ponieważ to są artykuły, które dają kapitalne prawo do żądania swojego, jeśli uznacie, że wasza treść jest wykorzystywana w sposób, mówiąc krótko, taki dosyć lewy, tak? Na przykład ten przykład, o którym mówiłem. Ja miałem taki przykład w praktyce, że dziewczyna, która robiła akty, wykorzystywała, po prostu robiła fotografie pięknych aktów, jej fotografie zostały zakupione, majątkowe prawa do nich i włączone do albumu, który, no był krótko mówiąc, albumem pornograficznym. No i oczywiście wygrała sprawę, tak, ponieważ ona stwierdziła, że to nie tak się umawialiśmy, tak. Okej, sprzedałem wam całość moich praw, ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak ja bym sobie życzyła, żeby moje zdjęcia zostały wykorzystane. Więc pamiętajcie o tym. Ja bym chciał, żebyście wyszli z tej sali z jakimiś tam 2-3 informacjami, bo więcej pewnie nie jestem wam w stanie przekazać, ale o tym musicie wiedzieć, tak? Mimo że sprzedałem całość majątkowych praw, cały czas mam prawa osobiste i to jest moja sprytny, to jest mój mocny oręż, tak? Jak mam dobrego prawnika, to mogę dużo wygrać. Tak. Już pędzę z mikrofonem. No dobrze, ale te prawa osobiste, w takim razie po co firma kupuje ode mnie wszystkie prawa, skoro ja mogę w każdym dowolnym momencie zablokować wykorzystywanie przez nich moich materiałów? Czy to działa tylko wtedy, kiedy to narusza mojej godności osobistej, powiedzmy, jakichś takich kiedy firma chce to wykorzystać do jakichś takich celów, które naruszają prawa ogółu i tak dalej? Czy ja w każdym momencie mogę zablokować? Jeżeli zależy... tak by było, to jest bez sensu, że ktoś kupuje wszystkie prawa do moich na przykład filmów. To trochę zależy od prawnika, którego wynajmiesz, bo... No właśnie. Słusznie. Prawa osobiste to są takie prawa, i to również wynika z komentarza do ustawy, który jest fenomenalny. Znaczy jest kapitalny i jedyny jaki jest, tak? Jest jakby wyrocznią prawnomorską z tego zakresu, ale on mówi, że prawa osobiste chronią więź autora z dziełem. Bardzo dużą więź, no ogromną do tego. Ja Więc teraz pytanie, czy twój prawnik udowodni, że ta więź została naruszona, mimo że sprzedałaś wszystkie prawa. Bo jeżeli udowodni, że tak, to oni mają problem. Bo oni tego nigdy od ciebie nie mogą kupić. Bardzo ciekawa informacja. Mogą cię jedynie, oczywiście jak po ich stronie będą dobrzy prawnicy, to mogą cię zobowiązać, żebyś nigdy nie występowała z roszczeniami z zakresu praw osobistych. Bo napiszą, że jeśli wystąpisz, to sorry, ale na początku będzie kara umowna w wysokości 1 000 000 złotych. Ale z kolei dobry prawnik twój powie, że okej, ale to jest obejście ustawy. Bo nie wolno kogoś karać za to, że chce wykorzystać swoje prawa. Tak? Więc zacznijcie się przerzucać po prostu argumentami, które... Mówiąc krótko, ty zawsze jesteś na trochę lepszej pozycji, bo jesteś autorem, tak? A domniemanie z ustawy prawnoautorskiej jest takie, że autor jest biedny, nic nie wie i trzeba go chronić. Więc to jest ważna informacja, tego nie należy pomijać. We Francji jest mnóstwo kapitalnych wyroków, które na tym autorzy zbili majątek. Bo powiedzieli, że okej, sprzedałem wszystkie prawa do postaci, ale sobie nie życzyłem, żeby postać Tarzana reklamowała na przykład supermarket, tak? Nie miałem takiej świadomości, tak? I mi to nie powiedział, tak? Sprzedałem postać Tarzana, bo jestem spadkobiercą autora tej książki i wszystko miało być fajnie. Mieliśmy reklamować jakiś duży podmiot. Mi się wydawało, że to może być jakiś bank albo cokolwiek innego, to był supermarket. A ja nie chcę, żeby Tarzan chodził po supermarkecie i wkładał banan do koszyka. A czy w takim razie wtedy te pieniądze autor musi oddać tej firmie na przykład, która kupiła od niego to dzieło? Niekoniecznie. No ona kupiła majątkowe prawa autorskie, o to się nie zbieramy. Kupiliście majątkowe prawa autorskie, jest fantastycznie, ja jestem happy, tak? Znaczy kłócimy się o osobiste prawa. I tymi osobistymi prawami możesz im bardzo, bardzo, bardzo nacisnąć na odcisk, chyba się mówi, ponieważ możesz spowodować nawet to, że zablokujesz całą wielką kampanię reklamową, bo też jakby już nie bardzo przeciągając temat, możesz pójść do sądu i zażądać sobie zabezpieczenia swojego roszczenia, co spowoduje to, że na przykład firma musi zawiesić całą kampanię reklamową, ściągnąć wszystkie billboardy, wstrzymać wszystkie drukarnie, no i zaczyna się problem. Więc miejcie tego świadomość, tak? To jest bardzo ważne. Wy albo wasi prawnicy, to zależy komu płacicie, tak? Więc to jest kwestia, która jest moim zdaniem fundamentalna. W Polsce było kilka procesów z tego zakresu. Wszystkie kończyły się ugodami, ale takimi ugodami, które były na rękę autorów. Więc to jest ważna informacja dla was. Łukasz, bo widzę, że tak. Dwie następne osoby są przynajmniej do tak. pytań. Jak robimy? Kończysz? Pytania, ja nie mam problemu. Czy te kwestie należy zawrzeć właśnie w umowie tych autorskich praw osobistych? Z waszego punktu widzenia? Milczeć, nic nie mówić. Okay. Wy to macie z ustawy. Tak? To jest interes tego, kto kupuje. Tak? Wy możecie mówić, że wy nigdy nie słyszeliście praw osobistych. Prawa osobiste? I don't care. Ale z tyłu głowy musi być informacja, na negocjacjach nie pokazywać w ogóle wątku osobistych praw. On nie istnieje. Jego po prostu nie ma. Jeżeli oni go wyjmą, okej, będziemy negocjowali. Jeżeli oni go nie wyjmą, mają problem. Przepraszam. Ja mam jeszcze takie krótkie pytanie dotyczące zdjęć, które są umieszczane na stokach, czyli tak. Mamy twórcę, grafika, fotografa. Ja kupuję takie zdjęcie nie bezpośrednio od niego, ale od firmy, która je udostępnia i dajmy na to, publikuję to zdjęcie w jakimś materiale reklamowym. Czy taki twórca również może się do mnie zwrócić i powiedzieć, jeżeli, bo rozumiem, że on też musi mieć jakiś poważny powód, tak, że nie wiem, bardzo naruszam jego prawa osobiste, umieszczając go w konkretnej reklamie, tak? I to musi być naprawdę bardzo mocno, musi być jakiś mocny powód na to, tak? No, wyobrażam sobie, że mógł być taki przypadek, że kupujesz na stoku fotografię modelki bardziej rozebranej niż ubranej i wychodzisz z założenia, że będziesz reklamowała sieć swoich domów schadzek, na przykład. Jesteśmy w Holandii, zakładam, że możemy to robić, tak? W Polsce tak byłoby to nielegalne, ale to jest taki przykład, który przychodzi mi gdzieś tam do głowy, tak? To ja mam bardzo konkretny przykład, tak. No, chociaż trochę się boję zadawać to pytanie. Ja słyszałem o wszystkich przykładach, znaczy na przykłady ze mną nie wygracie, no, nie ma takiej możliwości, ja znam wszystkie przykłady świata. Ale on jeszcze nie wyskoczył, bo ja kupiłem ze stoka Natalię Siwiec, tak, animację. To jest kapitalny przykład, miałem go na biurku. Okej, znaczy, to w którym momencie mogę mieć kłopoty? Czyli wykorzystuję go jako czołówkę do swoich vlogów. Tak. Niektóre mogą być komercyjne, tak załóżmy, w sensie, nie wiem, czołówka mojego vloga, gdzie jestem na wyprawie sponsorowanej przez jakiś browar i zaczyna się Natalią Siwiec, która mówi, cześć, to ja Mediafun. Czy pierwsza rzecz, jaką sprawdzam, to jeżeli idę na stoka i kupuję sobie zdjęcie Natalii Siwiec, sprawdzam, na jakiej licencji kupuję to zdjęcie, czy co ja z tym zdjęciem mogę zrobić. Jeżeli z tej licencji mi jasno wynika, że ja mogę sobie tym zdjęciem na przykład reklamować swoje produkty przez okres x dni od czasu, kiedy uiszczę opłatę i nie ma nic innego, to teoretycznie wolno ci to zrobić. Teoretycznie. Mieliśmy taki ciekawy przypadek, on się łączył, jak już skoro ją wywołaliśmy, to już jakby ciągnijmy wątek dalej, już gdzie pojawiła się Natalia Siwiec, którą ktoś ściągał ze stoka i próbował reklamować nią produkty, które nie były do końca fajne. Tak? Znaczy być może one były fajne, tak? Tylko że, no, że to nie były takie produkty, które być może każdy odważyłby się użyć albo każdy odważyłby się mówić, że je używa. I oczywiście pytanie było następujące, czy ściągając z legalnego stoka zdjęcie Natalii Siwiec, które ona tam zawiesiła, bo taki sobie wyobrażamy stan faktyczny, jeżeli Natalia Siwiec zawiesiła tam swoje zdjęcia i powiedziała, okej, jeżeli ktoś wam zapłaci, ja z tego wezmę prowizję, to niech bierze moje zdjęcia i robi sobie z tego reklamę. Teoretycznie Natalia Siwiec nie ma zbyt dużo argumentów na swoją korzyść. To, że ona stała się bardzo sławna po euro, tak? No to jest w tym przypadku trochę na jej niekorzyść, tak? No bo ona nie może renegocjować tych warunków, które kiedyś tam podpisała. Ja miałem osobiście taki bardzo ciekawy przypadek, ja nie mogę się posługiwać nazwiskami, chociaż bardzo szkoda, ale nie mogę tego robić. To już przypadek polegał na tym, że była dziewczyna, która będąc osobą kompletnie nieznaną, anonimową, nagrała reklamówkę i to była reklamówka, która reklamowała proszek aerozol na stonki. On po prostu zabijał stonki, generalnie rzecz biorąc. Polegało to na tym, cała reklama, ona z reguły szła w takim prime time dla rolników, czyli to było przed tygodniem dla rolnika, to była chyba sobota, godzina 10:00 i to jakby wszyscy rolnicy to oglądali, którzy są fanatykami tego rodzaju specyfików, że w takim dużym pokoju siedziała stona, ona do tego pokoju wpadała, tańczyła wokół stonki i stonka umierała. I to było dosyć przaśne. Myślę, że tak, aczkolwiek to już było tyle temu, że nie pamiętam, ale tak, okej. No i problem wpadł do nas następujący, czyli przyszła ta pani, zresztą super sympatyczna i tak dalej, powiedziała, że no jest trochę problemu, bo ja się stałam gigantycznie znana teraz z tytułu innych aktywności, które wykonuję, tak, no ja jestem superstar. Natomiast po sieci hula taki, a nie inny materiał, co więcej, on hula w telewizji o godzinie 10:00 w sobotę. Tak, i oglądają go w każdym małym mieście w tym kraju, tak? Osoby, które mają taki problem, że stonka żre ich ziemniaki, tak? I czy ja mogę spowodować, żeby wstrzymać emisję takiego czegoś? Otóż nie może pani, bo umowę, którą pani podpisała, nie będąc sławna, opiewa na 1,5 roku w przód i nie możemy tego zanegocjować. No, musiałaby pani przewidywać wtedy, że za chwilę będzie wokół pani głośno i wtedy można by tą stawkę podwyższyć, ale ona podpisując tą mowę o reklamę nie miała bladego pojęcia, że będzie kiedyś super gwiazdą, tak? Znaczy super celebrytką, tak? Mówiąc krótko. Więc no, takie sytuacje się oczywiście zdarzają. Ja mam tutaj zanotowane jakby dwa pytania, które się łączą i jedno następne. Tak. Jako twórca treści wrzucam zdjęcie zrobione przez siebie na Facebooka. Tak. Czy tracę prawa autorskie? Nie. Czyli jeżeli Facebook gdziekolwiek, to mam nadzieję, w sensie, że Facebook je gdzieś opublikuje, to wtedy mam wygrany proces, czy nie? Jeżeli mi się to nie spodoba, no nie chciałem reklamować Facebooka. Nie, tak nie jest. Nie jest tak? Jak wrzucasz zdjęcie na Facebook, to udzielasz mu licencji. Mhm. Nie pozbywam się praw autorskich. Nie pozbywasz się praw autorskich, ale udzielasz temu portalowi społecznościowemu prawa do udostępniania go dalej. Najczęściej jednak jest tak, że serwis społecznościowy kompletnie... Serwis społecznościowy, jeżeli jest mądrym serwisem społecznościowym, a Facebook takim serwisem jest, to najczęściej mówi tak: ja jestem boiskiem, na którym wygracie. Kompletnie nie ingeruję w waszą treść. Kompletnie, ona mnie nie interesuje. Wy sobie wszystko wrzucajcie, nie wiem, każdą jaką sobie tam... Wszystko, co wam przyjdzie do głowy, tak? Ja tego nie moderuję, to jest wasza sprawa, co z tym robicie. Jeżeli będzie jakiś problem z tą treścią, to ja umywam ręce i roszczenie będzie kierowane do was. Natomiast jeżeli serwis społecznościowy będzie próbował w swoim regulaminie, bo to z reguły się o to rozbija, tylko że nikt nie czyta regulaminów. No. Nikt ich nie czyta. Czasami nie czytają ich również prawnicy, ale chyba, że już muszą je czytać. Ale generalnie rzecz biorąc, znaczy, ja się zapewniam na tym, że my rzadko czytamy umowy o kredyty mieszkaniowe, więc co dopiero jak mamy czytać regulamin, który dotyczy serwisu społecznościowego, to kompletnie ma każdy w nosie. Ale często jest tak, że serwis może próbować uzyskać od ciebie zgodę w postaci licencji na korzystanie z tych zdjęć. I zawsze sobie taką klauzulę, że każda treść, która jest wrzucana przez, mówiąc kolokwialnie, udostępniana przez użytkownika na serwisie społecznościowym, tym samym użytkownik wyraża zgodę na jej publikację, na jej korzystanie w zakresie XY. Mhm. I to jest teoretycznie legalne, ponieważ licencji możesz udzielić niekoniecznie na piśmie. Żeby udzielić komuś licencji, czyli zgody na to, żeby ze swoich zdjęć korzystać, nie musisz pisać żadnej umowy. Żadnej umowy papierowej, tak? Musisz się po prostu zgodzić, a tą zgodą często jest to, że akceptujesz dany regulamin, którego z reguły nie czytasz. Więc to jest pytanie, czy jeżeli chcecie mieć serwis społecznościowy, a czy chcecie być aktywni na serwisie społecznościowym z waszą cenną treścią, to przeczytajcie regulamin tego serwisu. Bo się może okazać, że udzieliście komuś zgody na korzystanie z tej treści. I wszystko będzie lege artis, mówiąc krótko. A te prawa osobiste, one, rozumiem, w całym cywilizowanym świecie obowiązują, tak? Jak najbardziej tak. W cywilizowanym jak najbardziej. Nie wiem, jak jest nie w cywilizowanym, ale... Ostatnie pytanie jeszcze. Zakładając, że wysyłam jakiś swój utwór mailem do kogoś, nie piszę w mailu, że to jest mój utwór, no ale on jest moim utworem i nagle ta osoba później to wykorzystuje, chociaż tam w tym utworze nie ma napisane, że to ja jestem, nie jest nigdzie też podpisane, więc jakby jak to jest jakaś szansa udowodnienia tego, że to jest jednak moje dzieło. Jeżeli jesteś w stanie wykazać przed sądem, że to jest twoje, że to zrobiłeś, napisałeś, stworzyłeś zdjęcie i tak dalej, to zawsze jesteś wygrany. Wszystko się to opiera na kwestii dowodowej, tak? Ponieważ jeżeli dojdzie do sprawy, no to sąd spyta, ok, czyj jest utwór, tak? Kto jest jego autorem? Jeżeli w jakikolwiek sposób udowodnisz, że ty jesteś jego autorem, czy to będą, nie wiem, to mogą być świadkowie, to może być kod na zdjęciu, to może być fakt, że, nie wiem, pracowałeś na danej firmie, z którą miałeś taką, a nie inną umowę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to sytuacja jest czysta. Nie jest tak, że jeżeli ja sobie coś biorę, mówiąc kolokwialnie, z sieci albo z maila, bo dostałem od kolegi, ja nie wiem, czyje to jest, ja to mogę wykorzystać. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Zasada jest taka, że żeby wykorzystać jakikolwiek utwór, to jest zasada, tak? Nie jest masę wyjątków, ale zasada jest taka, że trzeba mieć zgodę autora. Czasami nie wiemy, kto jest tym autorem, jest problem, tak? I się dzwoni do różnych organizacji zbiorowego zarządzania, dzwoni się do dużych firm, do dużych wydawców i się próbuje tego autora ustalić. Ale to jest żadne wytłumaczenie przed sądem na zasadzie: wysoki sądzie, ja nie wiedziałem, czym jest utwór. Tak? Nie wiedziałem, co je użyłem. No sąd powie, no to masz pecha. Tak? Bo jakby prawo jest prawo, ale prawo jest surowe, tak? Dura lex sed lex, tak? Bardzo mi przykro. Jakby prawo autorskie nie chroni dobrej wiary, tak? Że ty myślałeś, że możesz. To jest niestety, prawo autorskie jest w pewnej mierze radykalne, tak? Zresztą to jest to, co fajnie pokazała, a pewnie tam śledziliście lub nie śledziliście, ale pewnie trochę was śledziło z was aferę z ACTA, tak? Że ACTA to jest jakiś tam straszny twór, który przyjdzie i zmasakruje naszych autorów i twórców. Tymczasem my i tak mamy cholernie radykalne prawo autorskie. Mamy potężnie radykalne prawo autorskie. Mamy jedno z najbardziej radykalnych w Europie. Ta ACTA to by niewiele zmieniła de facto. Tylko że przekaz medialny był troszkę inny, prawda? Ale jakby prawnik, który zajmuje się tematem, wie, że polskie prawo autorskie jest super restrykcyjne, tak? Ma takie mechanizmy, które mogą spowodować, że firma może pójść naprawdę dosłownie z torbami, tak? Jak jest dobry prawnik, to jest w stanie na prawach autorskich zabić firmę. Dosłownie zabić tą firmę, która być może wydawałoby się, że ma 1, 2, 5, 10 kapitału zakładowego. Jeszcze jakieś pytania? Tak? Ja już nie mam pytania, bo padło. Nie. Aha, bardzo proszę. Ja mam dwa pytania właściwie, więc może najpierw zadam pierwsze. Sprawa nie dotyczy dokładnie vlogów, tak? Dotyczy znowu ponownie Facebooka. Ja prowadzę taką stronę na Facebooku, która się nazywa Reklama po korekcie i tam wrzucamy przede wszystkim reklamy. Tak? I jeżeli ja komentuję taką reklamę, a rozmawiałem o tym już też, o tym temacie już rozmawiałem z prawnikami, tak? Ale to tak jakoś różnie bywa, jeśli chodzi o odpowiedzi. Jeżeli ja komentuję, no właśnie, jeżeli ja komentuję jakąś reklamę, tak? I piszę, takiego gówna już dawno nie widziałem, na przykład. To jest jakoś kontrowersyjne, tak? To może się nie spodobać autorom reklamy, na przykład agencji albo firmie. No może. No właśnie. I czy ja, zakładając, dostaję pytanie, tak? No trochę przesadziłeś, koza, zdejmij to, tak? Czy ja muszę to zdjąć? Czy oni mogą mnie na bazie swoich praw autorskich... No wiesz, to jest ta sama sytuacja dotyczy vlogerów, tak, youtuberów, którzy komentują coś w swoim filmie, komentują jakąś markę na przykład, tak? I komentarz jest nieatrakcyjny, nazwijmy to ładnie, nieatrakcyjny dla marki, tak? Znaczy wiecie, to jest zawsze troszkę kwestia ocenna, prawda? Bo jak ty napiszesz, że to jest jakiś shit, prawda? To ja jako firma będę mógł, jeżeli jesteś, dajmy na to, wpływowym blogerem, to ja mogę starać się udowadniać, że twój wpis w sposób znaczący może zadziałać na mój efekt komercyjny. Czyli ja poniosę szkodę w związku z tym, że ty napisałeś to, a nie to. A jeżeli ja poniosę szkodę i ją wykażę, i wykażę, że to jest szkoda, która wynika z tego, że ty napisałeś, to możesz mieć problem. Ponieważ ty wygenerowałeś Proszę? No. Kwestia dobrego prawnika. Tomasz Raczek i case Kacwawy jest dosyć, znaczy on jest o tyle ciekawy, że krytyk, tak z definicji, bo oczywiście jest takie pojęcie jak rzetelna krytyka, prawda? Jest rzetelna krytyka, jakby sąd to coś bierze pod uwagę. Jeżeli ktoś jest generalnie krytykiem z zawodu, no to on jakby wchodzi w ten paragraf w całości i on ma trochę lepszą sytuację niż ktoś, kto nie jest krytykiem i nie krytykuje jakichś tam utworów typu film, zdjęcie, książka, tylko krytykuje, dajmy na to, jakiś produkt. Znaczy czujecie różnicę, tak, pomiędzy tym, jak krytykuje na przykład film, a tym, jak krytykuje na przykład samochód, tak, który mówi, że to jest jakieś beznadziejne gówno, które nie jeździ, prawda? I w zasadzie niczym tego nie uzasadniam, tak? A jak mówię, że ten film jest słaby, ponieważ jest słaba fabuła, są kiepscy aktorzy, w ogóle to jest wydany pieniądz w błoto, bo generalnie rzecz biorąc nic z niego nie wynika. Sprawa Tomasza Raczka, tak, w takim środowisku prawniczym, no to z niej jasno wynikało, że ona jest nie do wygrania przez producentów filmu. Bo to był skandal, gdyby ktoś uznał, że krytykowi można zamknąć usta i powiedzieć mu, stary, no może film jest słaby, ale tobie o tym nie wolno mówić, tak? No wtedy należałoby zawód krytyka pościć na kołku i generalnie rzecz biorąc wszystko by to fikcją. Natomiast było dużo takich spraw, z których wynikało, że ktoś niekoniecznie bardzo brutalnie, ale dosyć dosadnie skrytykował markę i marka jest w stanie zrobić dużo, marka w sensie duży brand, duży producent, żeby takiego blogera wyciszyć, tak? Rozumiem, ale jeżeli to nie jest na przykład krytykowana marka, a działanie reklamowe tej marki, jak w moim przypadku, tak, piszę na przykład słaby scenariusz, kiepsko zrealizowany film. Cokolwiek to jest, co może wpływać na ich tak zwaną renomę, tak? Jeżeli ja napiszę, że firma prawdopodobnie... Nie mogę dawać za nic gwarancji, bo to zawsze jest wyrok sądu, tak? Ale gdybym napisał że prawdopodobnie, że reklama firmy X jest totalnie beznadziejna, to jest w ogóle syfiasta, jest straszna fabuła i no generalnie tego nie da oglądać, to byłbym spokojny o to, tak? Raczej byłbym spokojny. Gorzej by było, gdybym zaczął się do samego produktu odnosić, który jest reklamowany, tak? Gdybym napisał, że reklamowany produkt jest totalnie do niczego, tak? Totalnie do niczego i co więcej, nie wskazywałbym tam zbyt dużo argumentów na to, tak? Bo jeżeli ja coś mogę wyargumentować, to jest fajnie, tak? To prawnik ma pełen oręż w ręku, mówi, okej, jak będziemy w sądzie, to po prostu wszystko to jeszcze raz powiemy. To jest syfiaste, bo to jest takie, siakie i owakie, tak? Po prostu mówiliśmy prawdę, my zaprawdę nie możemy być karani. Natomiast jeżeli po prostu krytykujemy, bo jest tak, no bo po prostu mamy jakiś uraz do marki, tak, albo uznajemy, że jesteśmy jakimiś psychofanami jednej marki, więc drugą będziemy wiecznie hejtować, no to może być pewien problem. Praktyczny problem polega jeszcze na tym, on was pewnie w dużej mierze nie dotyczy, ale on was może dotyczyć wtedy, kiedy będziecie mieć romans z mediami, tak. Media to są firmy, które żyją generalnie, coraz słabiej żyją, ale żyją z tego, że mają swoich reklamodawców. Oni mają swoich reklamodawców. Ludzie, którzy przynoszą koszmarne ilości pieniędzy tylko dlatego, żeby ich reklamy emitować na antenie. Jeżeli jakiś bloger, tak, który jest wynajęty przez daną stację, zacznie uderzać w reklamodawcę, czy on będzie uderzał zgodnie z prawem, czy nie, to będzie bez znaczenia. I tak wam zamkną usta, bo nie mogą sobie pozwolić na to, że będzie odpływ środków od reklamodawcy. I jeżeli nawet powiesz coś, co jest w miarę zasadne, tak, i z czym się większość ludzi, specjalistów z branży zgodzi, to nie będzie miało małe znaczenie, ponieważ liczy się pieniądz, tak. Jak oni usłyszą twój zły komentarz, to powiedzą, no okej, no my wam zostawiamy miesięcznie kwotę X, a wy pozwalacie facetowi mówić o naszej marce, że jest B. Więc to ma taki aspekt prawny, ale bardziej aspekt biznesowy. I ja w tej praktyce, którą ja miałem szczęście uprawiać, dosyć często ten aspekt biznesowy był znacznie bardziej kluczowy niż ten aspekt prawny, tak? Więc to należy mieć... A użytkownicy są tutaj chronieni tak samo? Znaczy chronieni w takim samym sensie, że na przykład pojawiają się komentarze pod filmem, pod wpisem na Facebooku, czy wtedy marka może powiedzieć, te komentarze nam się nie podobają, bo uderzają w naszą markę, nawet jeżeli my tego nie skomentowaliśmy, tak? Na przykład, nie wiem, w moim przypadku wrzucam reklamę i mówię, okej, nie wypowiadam się, wypowiedzcie, co myślicie, tak? I są same negatywne komentarze. Jasne. Jeżeli to są komentarze, prowadzisz swojego bloga, wklejasz sobie reklamę, mówisz, że reklama jest taka i owaka, pytasz się użytkowników o zdanie, tak? I oni po tej reklamie totalnie jadą. A niektórzy jadą tak, że po prostu, że krew się leje, tak? I wpada pismo od tej firmy, która została właśnie totalnie zhejtowana, słuchaj, ściągnij te komentarze, tak? Bo te komentarze naruszają nasze dobre imię, wizerunek, jeżeli mowa o jakiejś osobie fizycznej, albo naruszają naszą renomę. To ja rekomendowałbym ci, żebyś te komentarze zdjął. Bo jeżeli ich nie zdejmiesz, to zaczynasz tak samo odpowiadać jak autorzy tych komentarzy. To jest bardzo ważna informacja. Jak dostaniesz pierwsze ostrzeżenie od firmy, słuchaj, to nam się bardzo nie podoba, tylko niech to będzie ostrzeżenie takie zasadne, tak? Nie na zasadzie stary, tam przesadziłeś, ściągaj to. Oni muszą zasadnie wykazać, że to coś, co napisał jakiś użytkownik na twoim blogu, rzeczywiście trochę w nich uderza, tak? Na przykład jest totalnie nieprawdziwe. To zalecam ci, żebyś to ściągnął. Jeśli tylko to nie ściągniesz, to odpowiadasz razem z nim. Razem z tym gościem, który to napisał. Ale rozumiem, że na przykład nie jest, nie wiem, nie muszę się chować z informacją, że odezwała się do mnie taka i taka firma. To jakby to nie jest w cudzysłowie tajne. Oczywiście, że nie. To tak naprawdę to było moje jedno pytanie za nami. Drugie, naprawdę jedno pytanie. Znienawidzę. Teraz zrozumcie mnie jako organizatora, dlaczego błagałem Łukasza, żeby był na końcu, bo co by się wydarzyło, jakby był pierwszy prezentacja. Czekajcie, ja pamiętam, jest kolejność. Być może jeszcze Dominik wróci do ciebie mikrofon. Dzięki. Ja mam pytanie, wracając trochę do tego, jak uchronić się, jak udowadniać, że dane dzieło jest moim dziełem. Mój kolega, ja wykonuję rysunki i mój kolega zasugerował mi, żebym robiła następującą operację, w którą trochę nie wierzę, nie wiem, na ile jest to sensowne. Wykonuję rysunek, robię jego zdjęcie albo też nawet oryginalny rysunek przesyłam sama sobie na swój własny adres pocztowy, normalną pocztą tradycyjną, gdzie wówczas mam datę stempla pocztowego, co jest dla mnie dowodem na to, że ja wykonałam ten rysunek z taką a taką datą, więc ja byłam pierwsza. Następnie publikuję ten rysunek na Facebooku, wszystko jedno gdzie, on sobie wędruje do sieci. No i z jednej strony wydaje mi się to sensowne, bo mam jakąś podstawę, tak, stempel, który udowadnia, że ja byłam pierwsza, no i jednocześnie jestem w stanie udowodnić pewnie moim podpisem pod rysunkiem, że ja jestem rzeczywiście autorką. Pytanie, co myślisz o tym, jakby o takiej walce z czasem, tak, znaczy szukanie metody na pokazanie, kto był pierwszy? Przyznam, że o tym pomyśle nigdy nie słyszałem, ale jest interesujący. Taki pomysł, który ja zalecam tylko przy utworach, które może mają trochę większe znaczenie komercyjne. Na przykład dajmy na to, że ktoś wymyślił super format telewizyjny. Ktoś się obudził po przespanej nocy i wymyślił genialny program telewizyjny. No i teraz chodzi o to, żeby go zastrzec. No i oczywiście, żeby go zastrzec w taki sposób, żeby jasno wynikało, że ja go wymyśliłem pierwszy, a nie ktoś tam pomyśl. No to się biegnie do notariusza, spisuje się taką biblię formatu, gdzie się opisuje wszystkie szczegóły, jak ten program ma wyglądać. Notariusz mówi, ok, z dniem takim i takim był u mnie pan Jan Kowalski, który opowiedział mi o tym i to, o tym, zostawił mi taką biblię i jest dzień 1 maja 2013 roku. Wszystko, co się pokaże istotnie zbieżnego do tego programu później, prawdopodobnie jest plagiatem tego, co już zostało zgłoszone przez Jana Kowalskiego u mnie tego 1 maja 2013 roku. Jeżeli chodzi o ten pomysł z pocztą, powiem tak, każdy środek, który pozwala wam udowodnić, że coś jest waszego, jest dobry, tak? Bo jakby prawo nie limituje tego, w jaki sposób będziesz udowadniała, że coś jest twoje. Czy dosyć prostym sposobem jest podpisanie zdjęcia. Ponieważ sąd spojrzy w przepis, tak? Z przepisu będzie jasno wynikało, że autorem utworu jest ten, który jest na przykład na utworze podpisany. To prawo autorskie dosyć stare, więc ono jakby tej całej digitalizacji jeszcze znaczy w dużej mierze nie objęło, więc posługuje się trochę inną tematyką, ale jeżeli robię zdjęcia, to niech tam zrobię jakiś, nie wiem, może cyfrowy podpis, albo niech to będzie podpis wodny z tyłu, albo niech to będzie jakiś zakodowany w cyfrowym zdjęciu kod, cokolwiek, co pozwoli mi udowodnić przed sądem, że to rzeczywiście jest moje. To de facto nie jest takie bardzo trudne, natomiast przy większych produkcjach to oczywiście z reguły idzie się do notariusza albo podpisuje się koszmarnie mordercze i pancerne umowy o zachowaniu poufności. Czyli blokuję osobie, której opowiadam o moim utworze, na który właśnie wpadłem, który jest jakąś fantastyczną koncepcją na przykład programu i chcę się z nią tym podzielić, to podpisuję z nią taką umowę i jeżeli ona coś puści w rynek, to mi zapłaci koszmarne odszkodowanie. No zawsze oczywiście jest pewien problem, jak to udowadniać, jak ktoś coś powiedział bokiem, a tak dalej, ale no są sposoby, które pozwalają takie odszkodowanie uzyskać. Więc odpowiadając na twoje pytanie już tak całkiem konkretnie, pomysł jest w porządku. Wszystko, co powoduje, że w łatwiejszy sposób sąd może stwierdzić, że sąd pozwoli sądowi uznać, że coś jest twoje, a nie kogoś innego, jest okej. Więc... Okej, dobra. Są następne pytania, ale moim obowiązkiem jest to, żebyś czuł się komfortowo. Przypomnę, że jesteś na 10. slajdzie. Ja wolę pytania, moje slajdy. To lecimy dalej. Tak. Cześć, witaj. Ja chciałbym wrócić do tematu licencji. Tak. Taki konkretny przypadek. Jest zdjęcie, które mogę wykorzystać w celach niekomercyjnych. Załóżmy, że mam bloga, wrzucam na bloga to zdjęcie do wpisu i nie ma wokół tego wpisu żadnych reklam. Znaczy ja nie czerpię żadnych zysków bezpośrednio z bloga. No ale załóżmy, że blog służy mi w jakiś sposób do tego, żeby pozyskiwać jakichś partnerów, tak. Że na przykład ktoś wszedł na mojego bloga, przeczytał wpis, w tym wpisie było to zdjęcie i zaproponował mi współpracę. Więc pośrednio ten blog służy mi do tego, żeby uzyskiwać przychody. Tak. No i teraz pytanie, co w praktyce oznacza niekomercyjne wykorzystanie? Gdzie ono się kończy? Gdzie jest granica? Dzięki. Jeżeli byłbym w stanie ci wykazać, że twój blog to jest coś, co ci przynosi pieniądze, bo to nie ma znaczenia to, że przy tym zdjęciu nie ma reklam. Znaczenie ma to, czy ty z tego blogu żyjesz, czy nie, czy on ci przynosi realne pieniądze. Czego robisz totalnie hobbystycznie, wtedy okej, jest zasadne to, że możesz wziąć sobie zdjęcie i powiesić na tym blogu, bo to zdjęcie jest opatrzone informacją dla wykorzystywania niekomercyjnego, bo ja prowadzę blog niekomercyjnie, ja jestem hobbystą blogowym, tak? Ja z tego nie mam wymiernej gotówki. Natomiast gdybyś miał z blogu wymierną gotówkę od reklamodawców, bez znaczenia, czy te reklamy będą koło tego zdjęcia, czy będą pod nim, czy będą w zupełnie innym miejscu, to możesz mieć problem, bo komercyjne wykorzystywanie nie dotyczy wyłącznie bardzo bezpośredniego czerpania korzyści, ale dotyczy również tego, że wklejając to zdjęcie, ty budujesz sobie pewnego rodzaju markę, budujesz pewną renomę, czasami nie czerpiesz prestiż tej fotografii, tak, bo to jest jakaś świetna fotografia, która wiesz, że napędzi trafik, no i wtedy może być problem, może być rzeczywisty problem. Jeżeli jest dobra, jeżeli jest świadoma druga strona, no to może ci wykazać, że przekroczyłeś dozwolony użytek. No jak przekroczyłeś dozwolony użytek, to mogę od ciebie żądać odszkodowania. To odszkodowanie jest dosyć nieprzyjemne, bo ono sięga dwukrotności albo trzykrotności tej stawki, która jest w normalnych warunkach rynkowych do zapłacenia. Więc ja mam takie pytanie, bo zauważyłam coraz większy trend na fanpage'ach, które obserwuję na Facebooku, że szuka się zabawnych zdjęć w internecie i pobiera się je i wrzuca na swojego fanpage'a po to, żeby no, wywołać jakąś tam większą interakcję, tam lajki, share'y, cokolwiek, ale nie podaje się żadnego autorstwa. I czy to z perspektywy Facebooka jest legalne i czy coś takiemu autorowi może grozić, jeżeli go ktoś zgłosi? Autorowi, czyli... W sensie, czy można dostać, nie wiem, bana na Facebooku, coś takiego za... Jeżeli, żebym dobrze zrozumiał, na twojej ścianie zamieszasz fotografię jakieś, tak? Która nie jest mojego autorstwa, okay. Nie podaje autora, bo na przykład na stronie, z której jej pobierałam, nie było w ogóle żadnej informacji, bo też to był jakiś portal, gdzie jest kupa zdjęć. Teoretycznie możesz mieć problem. Aha, czyli takie osoby, które... Cała masa tych zdjęć, które krążą po sieci, są śmieszne. Kolokwialnie mówiąc, na przykład, nie wiem, ta pani z Radomia. Znaczy, no, ja nie mówię w sensie takich, które mogłyby kogoś obrażać, żeby miał ktoś jakieś roszczenia. Tak, ale nie mówię bez znaczenia, na przykład takie, na których zacznie wizerunek czyjś. Wystarczy, że jest czyjś wizerunek, ten wizerunek nie spełnia pewnych wyjątków, o których, jak się uda, to dojdziemy w prezentacji. To już jest problem, tak, bo rozpowszechniasz czyjś wizerunek, tak, bez zgody, tak. A jeżeli oczywiście to nie... internet ma do siebie tą na razie fajną zaletę, że cała masa spraw, które by się kalkulowały na ewentualne naruszenie, jest po prostu odpuszczana, tak, no bo nikomu się nie chce dochodzić takich praw. Więc jak jest wyłącznie globalne naruszenie, to firmy startują. Jest naruszenie gigantyczne, wtedy jedziemy z pozwami, tak? A jak jest naruszenie takie, że ktoś zabrał nasze zdjęcie, gdzieś tam powiesił na, mówię, ktoś zabrał nasze, czyli w sensie na przykład jakiejś dużej firmy, tak? I powiesił na jakimś tam portalu. Dobra, odpuśćmy to, tak? Prawnicy mają ważniejsze rzeczy do roboty niż ściganie jednego człowieka, który coś robi z tą fotografią. Chyba żeby to była jakaś ważna fotografia zamieszczona w takim miejscu, które jest często odwiedzane i pokazana w bardzo złym kontekście. No wtedy zaczyna się problem. A jeżeli to jest coś bez wizerunku, nie wiem, na przykład grafika ze śmiesznym tekstem, jakimś rysunkiem? Bez znaczenia, ale to jest ktoś, kto zrobił, ktoś jest tego autorem. Aha, czyli jeżeli trafi autor do mnie na przykład, to wtedy czekaj. Jeszcze mam drugie pytanie. No. Dobra, no to dobra, zostawiam ten temat. W każdym razie wróćmy do tego, tak. Bo mówiłeś, że jeżeli jest zapis w umowie, że nie mogę mieć roszczeń tak, że mogę później płacić im odszkodowanie, jeżeli będę coś chciała, to czy jeżeli jest taki zapis w umowie, to trzeba go negocjować, żeby go nie było, czy wtedy po prostu się powołuje na ustawę? Dobra, teraz wam zdradzę taką super tajemnicę, super z kuchni prawnika, tak? Jak jest taki zapis, z którego jasno wynika, widzicie, że druga strona ma doskonałą świadomość tego, że są prawa osobiste. I mówi wam tak. Prawa osobiste są, ale ty się zobowiązujesz, że nie będziesz podnosił roszczeń pod rygorem kary umownej w wysokości 1 000 000 złotych. To mówisz okej. Bo taki zapis tak jest nieskuteczny. On nie wiąże. To jest zapis, który powoduje, że jest obejście prawa, czyli artykuł, jeśli dobrze pamiętam, 59, tego zapisu nie ma. Po prostu zgódź się na to, bo jest fantastycznie. Zapłacę wam 1 000 000 złotych, oczywiście wam zapłacę. Nie, ale bo są też inni i zaraz wprowadzamy zasadę. No to są już trochę takie sztuczki negocjacyjne, prawda? Kiedy ja muszę pokazać, że ja coś wiem, kiedy muszę udać człowieka, który ma kompletny brak świadomości, bo coś jest bardzo na moją korzyść, tak? I ja wiem, że zapis, który mi proponuje druga strona, i tak nie wiąże. Bo czuję plus 70 do nienawiści. Konsultacja. Robimy taką zasadę. Zadajemy pytanie, ja zabieram mikrofon, puszczamy wątek. Być może był temat, że mieliśmy zrobić Och My Bloga prawniczego. Dużo wątków się rodzi, ale chciałbym, żeby ci, którzy chcą jeszcze zadać pytanie, faktycznie doczekali się. Ja mam takie pytanie. Przykładowo jestem z kamerą na ulicy, zaczepiam kogoś na tej ulicy i mówię: dzień dobry, jestem vlogerem internetowym, chciałbym panu czy pani zadać tego typu pytanie. Osoba mi odpowiada, ja to puszczam na swoim kanale. Czy ta osoba może mnie pozwać o naruszenie swojego wizerunku? Miałaby bardzo małe szanse. Jeżeli widziała, że masz kamerę, zadałeś jej przed zarejestrowaniem materiału pytanie, czy możesz to zrobić, a ona powiedziała OK, no to można domniemywać, że jak ktoś stoi z kamerą i pyta się mnie, czy może zrobić ze mną jakąś tam krótką wypowiedź, wywiad, to on tego nie robi po to, żeby sobie to potem oglądać pod kołdrą, tylko on to pewnie puści w internecie, prawda? No, albo jakiejkolwiek innej telewizji. Więc mogę domniemywać, że jest udzielona zgoda. I taką zgodę bylibyśmy w stanie obronić, tak? Gorzej by było, gdybyś powiedział, że no ja tutaj właśnie kręcę, bo chciałbym mieć z tobą materiał, bo jestem twoim psychofanem, ja to nigdzie go nie będę udostępniał, po prostu chcę go mieć, tak? A on by się potem gdzieś obudził i zobaczył, że on hula po całej sieci, no i jest problem, bo on się zgadzał na to, że ten materiał może być dla ciebie i na twoje potrzeby bardzo prywatne, natomiast nie zgadzał się na fakt jego rozpowszechnienia. Generalnie zgoda na rozpowszechnienie wizerunku to jest... Ją można wyrazić w każdy sposób. Można wyrazić ją ustnie, można wyrazić ją znakiem, można ją wyrazić w sposób dorozumiany, czyli po prostu powiedzieć: kręć pan, tak? Nie ma problemu. To się tak się zwyczaj rynkowy już się tak utrwalił, że takie sądy Sądy uliczne, przyjmuje się, że jak ktoś wyraźnie stał z tą kamerą, tak, byłoby zapytanie o wywiad, tak, najczęściej jeszcze na kamerze jest jakiś emblemat telewizyjny, no to z reguły ta osoba jest świadoma tego, że się pojawi w telewizji, więc trudno byłoby sądzić, że ona jest na jakiejś kompletnej nieświadomości, co się z tym materiałem stanie. Ale są stacje, które mimo tego, że ich reporterzy mają kamerę i mają mikrofony, to są jeszcze wyposażeni w jedną torbę i w tej torbie mają oświadczenia, z których zbiera się zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i one trochę psują pracę czasami fotoreporterom, bo ja miałem takie przypadki, że kolega był w jakichś takich fajnych, mniejszych miejscowościach, gdzie chciał pokazać prawdziwe życie w takim, powiedzmy, małomiasteczkowej Polski, ale mówi, że to trochę mu to utrudniało, bo jak on najpierw wpadał z tymi oświadczeniami, które zbierał do podpisu, a potem chciałbym robić zdjęcia, to oni jakoś tak nienaturalnie wychodzili na tej fotografii, tak? Więc on się pytał, czy on takie oświadczenia może zbierać po wykonaniu tych zdjęć. Oczywiście, że może. Jest wyłącznie kwestia dowodowa. Jeżeli jestem w stanie w jakikolwiek sposób udowodnić, że ta osoba, która jest na mojej fotografii, zgodziła się na to, żeby to zdjęcie rozpowszechniać, no to jest w porządku. Jeszcze jedna ważna uwaga, jesteśmy przy tym wątku. Pamiętajcie, że zgoda jest potrzebna na rozpowszechnianie zdjęć. Wy nie potrzebujecie zgody na wykonanie fotografii. Tak? Te takie historie, kiedy idzie jakaś super znana piosenkarka i tam krzyczy, że nie, bo cię pozwę, tak? To ona cię może pozwać wtedy, kiedy rozpowszechnimy tą fotografię. Z faktu, że ja po prostu robię jej zdjęcie, jeszcze nie wynika nic nielegalnego. No chyba, że robię jej zdjęcie na terenie jej posesji albo w jej sypialni, bo wtedy naruszam jej prywatność. Ale z faktu, że ja robię komuś zdjęcie, jeszcze wcale nie wynika, że ja rozpowszechniam jego wizerunek. Bo rozpoczęcie wizerunku to jest takie udostępnienie wizerunku, z którym może się zapoznać osoba, która jest kimś więcej osób niż tylko autor tego zdjęcia, prawda? Więc to jest ważna informacja dla was, tak? Bo często są takie przypadki, że tam ludzie bardzo wygrażają, nie rób mi zdjęcia, bo to jest bardzo karalne, tak? No, nie do końca, tak? Samo robienie zdjęć niekoniecznie. Okej, dzięki. Ja tylko wrzucę, matura to bzdura, podpisują formularze po zakończeniu zdjęć, czyli osoba już wie, że wyszła na idiota i podpisują. Może być też, tak. Ja mam pytanie dotyczące odszkodowania, jak już się coś takiego niemiłego zdarzy i... Zależy dla kogo. No dla mnie akurat, bo to jest sytuacja z mojego życia, że marka wzięła sobie zdjęcie moje, do którego miałam 100% praw, wrzuciła sobie na baner reklamowy do swojego sklepu online i to zdjęcie tam w okresie 2 tygodni w tym sklepie online jako reklama żeracka proponuje, tak, zakupy, bla, bla, bla. Super sprawa. Tak, no właśnie. I, do wygrania oczywiście. Ja wiem, tak. I problem jest w tym, że właśnie czy jest jakaś kwota bazowa albo jakiś taki przemnożnik 2 razy tego, co bym normalnie wzięła, coś takiego, powiedzmy. Rynek, wyłącznie rynek. Jaką ja mogę zażądać? Czyli nie ma takiej kwoty minimalnej. Możesz zażądać każdej. Możesz zażądać każdej kwoty. Możesz powiedzieć, że chcesz 3 miliony. Problem będzie w tym, że ja gdybym stał po ich stronie, raczej bym powiedział, że ta kwota jest niewspółmierna do wykorzystania tej fotografii. No tak, ale czy są właśnie jakieś takie... Ale gdyby się okazało, że to jest fotografia, że ty miałeś na przykład sesję, nie wiem z kim, ja trochę nie pracuję już dla dużych mediów, więc wypadłem z obiegu, kto jest super znany, jak to nie jest znany. Jakąś tam modelką, nie wiem, z Kate Upton, tak jest taka super modelka, nieważne. Ty robiłaś sobie z nią sesję zdjęciową, ktoś ci po prostu walnął tą sesję, wziął takie zdjęcie i zrobił z tego sobie 2-tygodniową kampanię online'ową. Fantastyczna sprawa, kapitalna. Masę pieniędzy do wygrania, bardzo łatwy sposób. To nawet by nie poszło do sądu, oni by zapłacili na zasadzie ugody, tak? Bo wiedzieliby, że w sądzie przegrają, będą musieli dopłacić za koszty sądowe i koszty prawników. No ja rozumiem sprawa. Właśnie i tutaj w tym momencie też będę miała ugodę, to znaczy no, nawet nie dojdzie do etapu prawnika, bo ja sobie z tym poradziłam, ale nie wiedziałam, jak mam to wycenić po prostu. Już sama... Wiesz co, to wycena no, siłą rzeczy zawsze jest rynkowa, tak? Bo nie ma takich oficjalnych stawek. Tak? Oczywiście jest taka organizacja jak Związek Polskich Artystów Fotografików, prawda? No, tylko że Związek Polskich Artystów Fotografików aktualizuje swoje stawki od roku 1967. Jest dosyć, to jest pewne przejaskrawienie, ale tak jest. Znaczy oni trochę nie do końca są kompatybilni ze stawkami rynkowymi, tak? Próbują to robić, ale jest ciężko. Jeżeli dojdzie sprawa do etapu sądowego, to sąd będzie od razu próbował znaleźć punkt odniesienia. Będzie okej, prawa tej pani zostały naruszone, tej pani należy się 2-krotność albo 3-krotność odszkodowania. Od jakiej kwoty? Od kwoty rynkowej. Powołamy biegłego. Biegły powie, że za takie zdjęcie płaci się kwotę X, a jak jest kampania online, to płaci się tam kwotę X tam razy 10, prawda? No i sąd nie będzie dużo czekał, tylko taką kwotę zasądzi. Zdarzały się przypadki, że myśmy wychodzili o kwotę koszmarnie wielką, tak? O takie kwoty, które właściwie nam samym się wydawały dosyć trudne do przełknięcia. No bo oczywiście z nich się lepiej negocjuje, tak? No jak spadamy z wysokiego pułapu, to zawsze jest to wygodniejsze dla nas, no bo to dno będzie mimo wszystko dosyć wysokie. Natomiast no, takich wyraźnych stawek nie ma. To jest przedmiot negocjacji najczęściej, tak? Bo wtedy się spotykamy na jakimś spotkaniu ugodowym i mówimy, no słuchajcie, no my chcemy tyle, no wy możecie dać tyle, no spotkajmy się gdzieś po środku, no niech to będzie tyle i tyle. Tak? No. Dobra, dzięki. Dostałem straszną informację, musimy w ciągu 10 minut skończyć Mediafun Lab, więc mamy tak, krótkie pytania, a ty w tym czasie wymyśl puentę swojej prezentacji. W przypadku serwisu prowadzonego przez osobę prywatną, tak. Czy wtedy jest sens robić jakiś regulamin? On jest jakąś podstawą prawną? A jeżeli nie ma, to wtedy jak wygląda? To no, dobrze się składa. Regulamin musisz mieć. To jest wymóg prawny. Tak? Jeżeli prowadzisz serwis internetowy, to jest z reguły serwis, który na 99,9% polega na tym, że ty świadczysz jakiegoś rodzaju usługę drogą elektroniczną. Czyli wpadamy w taką znaną ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi, że musisz mieć regulamin. I w tym regulaminie dobrze, żebyś miała pewne rzeczy poregulowane, no bo lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Oczywiście są firmy, które wychodzą z założenia, że jak nie będziemy mieli regulaminu, to nam nic nie zrobią, bo to na zasadzie jak nie mam prawa jazdy, to mi nikt go nie zabierze. Prawda? To jest ta sama logika myślenia. No ale jednak z punktu widzenia prawnego lepiej ten regulamin mieć. Szczególnie, że teraz internet coraz bardziej jest tą sferą, którą się coraz bardziej pewnego rodzaju ciała interesują, na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I może się zrobić nieprzyjemnie, więc na twoje pytanie, jeżeli pytanie jest takie, czy regulamin mieć, czy go nie mieć, to właściwie jesteś nie masz alternatywy, musisz go mieć i lepiej, żebyś go miała dobrze napisanego. Dzięki. No. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy... Są, ale naprawdę, tak. Bo tutaj ludzie, zapomnieliśmy o tym, znaczy ja wiedziałem o tym, ale nie wiedziałem, że o 17:15 zaczyna się tu seans. Nie ma szans. Masz wybór, możesz wyjść albo tędy, albo spróbuję ci załatwić tylne wyjście. Więc... Ja zawsze chciałem czuć jak Steve Jobs po prostu, to jest fantastyczne. Więc okej, dobra, słuchajcie, serdeczne dzięki.